Siemanko, witam w moim ogrodzie. Dzisiaj przygotujemy sobie filety z pstrąga wędzone. Zrobimy sobie własną wędzarnię ze starego garnka. Zaraz Wam pokażę jak. Tak więc zapraszam Was, bo będzie naprawdę smacznie, pysznie i przede wszystkim aromatycznie, bo chcemy wyciągnąć dzięki temu wędzeniu najlepsze aromaty, jakie ma pstrąg. Popatrzcie, tak, 4 fileciki i na samym początku przyprawmy sobie go. I dużo tutaj przypraw nie potrzebujemy. Na samym początku tylko sól, żeby sól nam wyciągnęła wodę z tego, o, z tego pstrąga. Szczyptę soli, opruszymy go i niech on sobie w tej soli teraz siedzi. Później dodamy większość przypraw i teraz przejdziemy do tego, do robienia naszej domowej wędzarni. Bo niektórzy piszą, że o, nie mamy wędzarni w domu, coś tam, a tak naprawdę wędzarnię możecie sobie przygotować sami. To jest garnek. Ja kiedyś go przypaliłem i nie mogłem go umyć i teraz zrobimy z niego wędzarnię. Obracamy go dnem, bierzemy młotek albo siekierę i tu mam taki punkt, tak, ale możecie też to zrobić dużym gwoździem. Robicie na dole jakieś kilka dziurek. O, dziurki już mamy, popatrzcie, jest ich dość sporo i teraz musimy znaleźć sobie miejsce do wędzenia. Chodzi o to tylko o takie dwie cegły postawić, żeby od dołu wchodziło powietrze, tak? I do środka teraz wrzucamy papier, taki jaki mamy. I ja tutaj sobie rozpalam, popatrzcie, trochę mam suchego jałowca, trochę tam gałązek. Wrzucamy sobie to wszystko na dół. I na początek rozpalmy tutaj ognicho. Tak. Trochę tego suchego jałowca, innych jakichś badyli. Tak. A tutaj mam drewno, na którym będę wędził. To jest jabłoń. Na jabłoni sobie to uwędzę i wrzucę to wszystko razem. Tylko muszę to podpalić. Jak się to chwyci, to wtedy będziemy zaczynać wędzenie. Dobra, to podpalamy. Teraz nam się to wszystko już ładnie pali i przygotujmy sobie przyprawy. Przyprawy to jest najważniejsza rzecz do tego właśnie pstrąga, bo to jest cały smak. Tak więc zaczynamy. Do naszej marynaty dodamy tak, ziele angielskie, trochę ziela angielskiego, taką małą szczyptę, o, taką małą, nie za dużo, mielone to jest ziele angielskie, bardzo dobre, do tego tymianek, bo chcemy, żeby ta ryba smakowała troszeczkę inaczej niż taka zwykła wędzona. Ona ma mieć charakter i to jest najważniejsze, a charakter nie tylko nada ten dym, nadadzą też przyprawy, które tutaj dodamy. No i pieprz czarny. Czarny, grubo mielony, to jest ważne. On zrobi nam taką fajną, grubą powłokę, taką fajną poszewkę na tym, na tej naszej rybie. Bazylia, spokój. Bazylia się denerwuje. I przede wszystkim czomber. Tak, tutaj dużo. Jedną łyżeczkę i spoko. I teraz tak, jeszcze żeby to wszystko przeszło dobrym smakiem, to dodamy skórki z cytryny, niedużo. Też tak gdzieś pół. O, to jest taki smak orzeźwienia. Odrobinę oliwy z oliwek. I to jest cała marynata. Tym się charakteryzuje nasz pstrąg. No, trochę więcej tej oliwy. No i możemy dodać trochę soku z cytryny. Nie za dużo. Tak gdzieś 1/3. Tutaj się dość mocno pali. My nie chcemy, żeby się paliło, ale spoko, spoko. Mam na to pomysł. Marynata jest już gotowa i teraz rozkładam sobie lekko na każdym filecie. No i za pomocą pędzelka pięknie rozprowadzam. To mięso jest tak delikatne, że naprawdę dużo nie potrzeba takiemu pstrągowi. Filety mamy już przyprawione. Ja sobie tutaj przyniosłem trochę wody w konewce, bo jeżeli się pali zbyt mocno, tak, to sobie po prostu zalewamy i spoko. Musimy kontrolować temperaturę tego wszystkiego. Dodamy kilka kawałków drewna, żeby ten zapach wychodził. Pięknie pachnie. I tutaj mam takie patyki zwykłe, na których będę kłaść mojego pstrąga. Rozkładamy je. Ups. Ja sobie wcześniej te patyki, powiem Wam szczerze, zamoczyłem w wodzie, żeby mi się tutaj nic nie spaliło. O, widzicie ten dym? To jest właśnie... To jest właśnie to piękno tej wędzarni domowej. No i co? Położymy sobie jeszcze takie duże patyki z boku. O, tak. Bo nie chcemy, żeby to dotykało tych filetów. I rozkładamy nasze filety z pstrąga.
ten oto właśnie sposób. Tak. I teraz dajemy ściereczkę. Ja wziąłem od mojej mamy, muszę jej odkupić. Mokra ścierka. Przykrywamy. Widzicie? Po to właśnie to jest. Są te belki tutaj, żeby ta ścierka nie dotykała mięsa. No i wędzimy sobie przez około 15-20 minut. Jak się nam tutaj już ryba wędzi, to przygotujemy sobie sałatkę. Przygotujemy na desce, tak stylowo. Na samym początku pokroję sobie chleb, bo jeśli chodzi o chleb, to później może być trudno pokroić, jak tu będzie leżała sałatka. Takie duże pajdy. Dobra, to wszystko wskakuje tu. To idzie tu. Nic się nie stanie. I zaczynamy. Ja tutaj mam kilka rzodkiewek, pęczek rzodkiewek, jedną czerwoną cebulkę. Wszystko sobie posiekamy. Cebulkę tylko w piórka. Ładnie. A rzodkiewki w takie paseczki. Tak. Końcówkę obcinamy. I w takie cieniutkie plastereczki jedziemy. Nawet jabłko spadło. Rzodkiewkę już mamy, cebulę już mamy. Mieliśmy też problem trochę z tym, bo się zbytnio przygasiło, ale już doszło do siebie. Wystarczy czasami odkryć trochę szmatkę i naprawdę, popatrzcie, dym się sam unosi, bo wtedy dostaje tlenu, tak? I zacznijmy od sałatki. Sałatkę, w ogóle naszego pstrąga, będziemy serwować na desce. Tak więc ja sobie tutaj rozłożę roszpunkę. Wszędzie taka konkretna sałatka. I do tego co? Trochę cebulki. Tak. I gdzieniegdzie nasza rzodkiewka. Patrzcie. Tak to robimy. Dużo kolorów, pełno smaków. Ja chcę, żeby to było lekko pikantne, ale chili tutaj nie dodaję. Dodam jeszcze chrzanu za chwilę, za sami zobaczycie, jak to będzie wyglądać. I tak wygląda pierwsza warstwa. Pięknie. Taka lekka sałatka. Coś takiego jest nam potrzebne. Do tego trochę soli na samą górę. O, możemy więcej roszpunki dodać. I popatrzcie, jak te kolory się przebijają. Troszeczkę oliwy z oliwek. Nie za dużo. Tylko, żeby ona gdzieniegdzie była. Bang. Do tego też dodamy kiełki rzodkiewki. I żeby jeszcze nasza cebula straciła trochę tutaj na mocy, dodamy soku z cytryny. Pozbędźmy się pestek na samym początku. Tak. Trochę soku z cytryny tu. No i oczywiście kapary, bo kapary do ryby to jest taki kwasek, tak? Patrzcie, dużo kaparów. Ale to jeszcze nie wszystko. Przygotujmy sobie jeszcze sosik. Sosik chrzanowy. Nie za dużo tego sosu, popatrzcie. Dajemy jedną dużą łyżkę chrzanu. Tak. Do tego dajemy troszeczkę czombru. Taką jedną łyżeczkę. I śmietanę. Tak, z dwie duże łyżki. Mieszamy to wszystko razem i zobaczcie, co z tego nam tutaj wychodzi. Jeszcze trochę tej śmietany. Chodzi o to, że musicie sobie konsystencję zrobić sami. Tak. Spróbujmy, czy jest dobry. Idealny. Trochę mało słony, więc dodamy szczyptę soli. I teraz już wszystko mamy. Wszystko jest gotowe, sałatka czeka, chleb pokrojony. Mamy dressing gotowy, chrzanowy do tego naszego pstrąga. Chodźmy, zajrzymy, ile mu jeszcze potrzeba tutaj. No, jak widzicie, pomału dochodzi, ale potrzebuje jeszcze z 4-5 minutek. Czekamy. Ryby są już gotowe, trochę mi to zajęło, nie zajęło mi to 20 minut. One się gdzieś tutaj wędziły, no z 40 minut, ale powiem Wam, że warto było czekać, bo efekt... Popatrzcie na to. Popatrzcie na tą skórkę. Nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję takiego fileta. Bang. Wziąłem sobie talerz, bo to jest zbyt gorące, żeby to podnosić. Naprawdę. I teraz co musimy zrobić? To po prostu oddzielamy tego pstrąga od skóry. Może poczekamy chwilę, aż ostygnie i za chwilę dodamy na sałatkę. A ja sobie oddzielę go od skóry w tym momencie. Kiedy pstrąg lekko obstygł, możemy go kłaść, popatrzcie, na naszą sałatkę. Oh, tak to wygląda. Sałatka z wędzonym pstrągiem, który przygotowaliśmy sobie sami. Uważajcie tylko na jedną rzecz. Jeżeli będziecie brać garnek od mamy, to powiedzcie jej, że
już go ona nigdy w życiu nie odzyska. To jest najważniejsze. Możemy to tak trochę poprzeplatać. Popatrzcie, jakie ładne kolory. Jaki piękny smak. Ten smak tego pstrąga wędzonego robi tutaj robotę naprawdę dużą. A jeszcze tylko na samym końcu poleję sobie to wszystko moim sosem, który przygotowałem. Fajne, ładne, lekkie danie. Zapraszam wszystkich do spróbowania, bo jest czego. Ach, tak. No i orzeźwiające przede wszystkim. Leciutkie. Tak. Dziękuję bardzo, życzę smacznego i zapraszam Was do takiej uczty. Do zobaczenia.